Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Ship Graveyard Simulator 2. Proszę Państwa, kontynuujemy rozbiórkę naszego pierwszego okrętu wojennego, który w poprzednim odcinku został zakupiony. No i co? No i pozbierajmy sobie tutaj rzeczy, które mamy. Tutaj coś... O! Dlaczego ja tego nie mogę rozwalić? No to jest bardzo ciekawe. Wciśnij, aby zniszczyć. No jak wciśnij? No co ty? A ja tego nie ogarniałem palnikiem? Dziwne strasznie. Proszę Państwa, spróbujmy zebrać rzeczy, które są nam potrzebne tutaj do realizacji tego pierwszego kontraktu. Czyli jeszcze stal dwustopową. Potrzebujemy dosłownie niewielkiej jej ilości. No i musimy znaleźć dwie szafki na dokumenty. Gdzieś. Tylko pytanie, gdzie? Dobra. O! Ależ ty, panie. Czy to będzie stal dwustopowa? Cholera, jednak nie. No szkoda. Zobaczmy. Czy my tutaj jesteśmy w stanie coś zadziałać w tym aspekcie? Co z tym gazem? Bo to też mnie martwi. Tutaj szafek nie było. Tutaj by trzeba było rozebrać górę, słuchajcie, bo to jest do wzięcia przez dźwig, ale z jakiegoś powodu to nie chce się wziąć. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie, coś się tutaj popsuło. To nic. Lecimy dalej. Szybko przemknąłem, bo tutaj jednak radioaktywność. O. No poważna sprawa, słuchajcie. Co tu? A, to może być tam na dole. Na razie mamy na żółtym. Ale okej, no jeśli bym... Czekajcie. Wrzućmy to na samochód. Jeśli bym tam podskoczył. Hop. O. No. I gitara. To odetniemy. Dosyć szybka robota. No dawaj. I to możemy sobie podnieść. I teraz tutaj odetnijmy to. I być może wtedy będziemy mogli już to podnieść dźwigiem. Ale czy na pewno? To się okaże. O, tu jakieś koło ratunkowe. Dawaj. No dawaj, no ja... Nie jest złe narzędzie, no przestań. Karabinek. I wrzućmy to. Jak to wygląda? O, no i dobra, tutaj jest stal... dwustopowa już została zebrana, a to możemy podnieść. A, i to też będzie można. Okej, okay. W porządku. To możemy już tu odcinać. Dźwig teraz i tak będzie zajęty, więc my w tym czasie sobie ogarniemy te rzeczy. Co to tam jeszcze tutaj mamy, tak? Dobra. No, licznik Geigera tam już nam wskazuje, powiedzmy, tam takie jakieś pierdolety. O, czy to by była szafka na dokumenty? Zapalmy może latarkę, będzie coś więcej widać. Tutaj. O, ciekawe. Dobra. Niech ten dźwig się tam ogarnie z całym tym majdanem. Zobaczmy, czy szafka na dokumenty? Nie, jednak nie. Okej, okay, stal dwustopowa, żelazo, w porządku i możemy... A, bo my musimy to jeszcze... Kurczę, blade. No dobra, jakoś się muszę tam dostać na górę. Tylko jak się tam dostać na górę teraz? Tu drabinki nie ma. Okej, okay, ale może od tej strony. Spróbujmy. Dobra, udało się. I teraz? Co ja teraz mogę zrobić? Czy ja mogę dźwig tylko na ten maszt? Bo to chyba maszt jest, tak? Tak. Czyli to zdejmujemy. Ale on mnie denerwuje.
A to? Oj, to też by trzeba było. Kurde, a jak ja mam to teraz odciąć? No, to raczej... Czekajcie, a czy dźwig chciał to brać? Crane is trying to... Aha, dobra. Czyli na razie ten dźwig jest zajęty. Dawaj, dawaj, synu. No dobra. I teraz możemy co? Podnieść całą resztę, tak? Ale że on mnie denerwuje. Po jakim on gada? Ja nic nie rozumiem, denerwuje mnie to. Dobrze, skąd ja bym mógł ogarnąć te szafki na dokumenty? I trzeba się jeszcze dobrać do tych materiałów radioaktywnych, bo przecież to skażenie tutaj to nas wykończy za chwilę. Za chwilę mi drugi penis urośnie, jak tak dalej pójdzie. Co bo niektórzy byliby zadowoleni. Dobra. Oj, pospiesz się. Wiecie co, tutaj by chyba trzeba było ten dźwig też usprawnić, żeby on tam szybciej podnosił. Dobra. I możemy teraz kolejną rzecz podnieść. A czekajcie, bo tutaj jeszcze... Aha, to było w dwóch częściach. Jasne, dobra. Możemy chyba podłogę zacząć rozwalać, bo nie marnujmy czasu. To jest na jedno uderzenie młota, a tam drewno też, jak pamiętamy, ktoś potrzebował. Kto potrzebował drewno? A, Pudgy Khan. No dobra. Ale szafki na dokumenty też musimy zdobyć, także... Dobrze, że to na jedno uderzenie młota idzie. Ale fajnie. Naprawdę, nie trzeba długo tutaj sterczeć. Mam tylko nadzieję, że się znowu coś nie przyblokuje tutaj, bo to trochę taka lipa jest mała. Okej, dobra. To już zostało ogarnięte. I jak teraz wygląda tutaj sytuacja? Tego nie mogę wziąć, bo muszę odciąć te nie wiem, to luneta jest, czy... Ale mogę to zabrać. Merehenge? No to Merehenge, no dajesz, no. Cokolwiek to znaczy, ale dajesz. Pierdzi mi ten licznik Geigera tutaj, kuźwa. No dobra, uderzmy. No co jest do... Ja tego za cholerę nie rozumiem, o co tu chodzi. Czy to trzymało? Poważnie? Czy po prostu nie da się, bo to stoi? Może i tak być. Ale pierwszą warstwę zdejmujemy. To zawsze jakieś tam drewno. O, plastik! Patrzcie, plastik. 78 kg plastiku. Okej. Okay. A czemu nie mogę cię podnieść? Okej, okay, z jakiegoś tytułu? No dobra. Jakoś tam się udało. Dobrze, wstaje dzień. Jeżeli ja w tej chwili wezmę i to zerżnę, że tak powiem... To co mi to da? Gorzej. Co będzie, jeśli wejdę na dół i nie wyjdę? No dobrze, trzeba byłoby tutaj troszeczkę podziałać w aspekcie rżnięcia. Tak jeszcze tego nie ogarniałem. Ale idzie, słuchajcie, idzie. Dobra. I co teraz? Czy to jest do podniesienia? Nie, to jest do rozwalenia. Dobra. O. Ależ. Normalnie jestem mistrz. No, gachanhe. Oczywiście. No dobra. Poczekajmy, niech ten dźwig to podniesie. Będziemy mogli rozwalić... podłogę. No, tu jeszcze trzymało. No dobrze. O, i teraz można to dalej porozwalać. Barierki tam jeszcze się posypały. O, nawet lepiej dla mnie.
Dobrze. To byśmy mieli. Okej. No to co? Rżniemy tutaj, tak? Zgaśmy latarkę, bo w tym momencie to już jest zbyt jasno. Ale szybko to idzie. Kurczę, jestem zachwycony tym, że tak sobie usprawniłem tutaj tę szlifierę. Bo naprawdę nie trzeba całego odcinka poświęcać na to, żeby zerżnąć jeden daszek, tylko można to zrobić szybko. No. I dostać się do środka. Tylko teraz tak, jak ja w to puknę, to tam wpadniemy. A skoro tak, no to już lepiej, żeby to wszystko już odciąć i mieć święty anielski spokój, góry już nie będzie. Być może coś tam pod spodem się znajdzie, aczkolwiek my pamiętajmy, że jeszcze z tyłu tam gdzieś mieliśmy jakąś maszynerię taką do podniesienia dźwigiem, którą trzeba odkryć z góry, żeby się do niej dobrać. Dobra, ale ten licznik Geigera jeszcze cały czas na zielonym polu, więc nie ma się tam czym przejmować. A co by było, gdybyśmy na czerwone wleźli? O, to jest bardzo zastanawiające. Jeszcze tego nie testowałem. I myślę, że coś takiego miałoby miejsce w momencie zbliżenia się do... takiego naprawdę zbliżenia się do materiałów radioaktywnych. Czy wtedy już bym świecił, czy jeszcze nie? Dobra, na razie łupię tutaj to wszystko. Staram się to robić rzędami. Żeby równo wszystko się posypało. Chociaż nie wiem, czy się posypie. A tutaj te nity to takie są podzielone z tego, co widzę. No i dobra. Jeszcze ten. No to one cause you dead. Hop. Aha, to także się. Nie, no dobra, no coś tam się posypało. Pozbierajmy to wszystko, bo to jest chyba stal dwustopowa, jeżeli chodzi o to poszycie. Tam jeszcze drewno, nie drewno, inne tam badziewia. Aha, to jest za ciężkie. No kuźwa, nie widzisz? 160 kilo. 72 w tej chwili. O! A tam jeszcze prąd trzeba odłączyć. A widzicie. No dobra, tu by można było użyć tych schodów, tylko... A było na zielono. Tutaj są schody. No, zejdźmy tymi schodami. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Gdzieś trzeba wyłącznik znaleźć prądu, bo tu jeszcze tutaj mamy elektrykę. O, ależ, normalnie, niesamowite. Czy gdzieś tu widać wyłącznik? A jak się zbliżę na to? Nie, nie popieści mnie. Narzędziem, jakbym się dobrał do tego, to by mnie wtedy popieściło rzeczywiście, ale... Kurde, gdzie jest wyłącznik? Wiecie co? Coś mi się wydaje, jak to biegną te kable... Gdzieś tutaj biegną. Wyłącznik tam może być. Tylko, że tam niestety właśnie jest promieniowanie. O! A, widzicie? Czyli nas cofa. Nie możemy się zbliżyć za bardzo, bo nas cofnie, ale nic tam się nie dzieje więcej. No to okej. Dobra, ja muszę znaleźć jakiś sposób. A co, on tam nie wrzucił na tę ciężarówkę w końcu? Gdzie to w końcu poleciało? No dacie wiarę. Nie było dźwięku. A, dobrze. Musimy to odkryć.
żeby podnieść tę maszynerię. No dobra. No to wiemy. Aha, 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 okej. Czyli to mamy gdzieś tutaj, tak? No to odkryjmy to. Będziemy mieli z głowy. No dawaj no. Kurczę, gdzie dokładnie ten silnik był? Za tymi schodami raczej. No, dokładnie. No to puknijmy. To pozbieramy. O, coś tam się coś tam się zgramoliło na dół. A to? A to tu zostało nieodblokowane. O, czyli to jest element burty chyba. Coś tak czuję. Dobrze, co tu się znajduje? Czy tu by były szafki na dokumenty? Nie widzę. Ale dobra. Odcinamy. Czekajcie, gdzie ten silnik dokładnie jest? Dobra, gdzieś tutaj. No to to wszystko do odcięcia, tak czy inaczej pójdzie. Czemu nie? Dobra, to mogę sobie tam darować z boku. Przynajmniej na razie. Jak się tutaj dobrać do tych materiałów radioaktywnych? Bo jeżeli my się tylko zbliżamy, to nas cofa, tak? Czyli my musimy znaleźć jakiś sposób na to, no być może w ulepszeniach by było, żebyśmy byli bardziej odporni. To jest tylko taka luźna dywagacja, wiecie, to nie jestem tego pewny, tak? Trzeba byłoby spojrzeć, czy są takie ulepszenia, bo ja tam nie widziałem. Właściwie nie koncentrowałem się na tym, o. W ten sposób. Dobra, to już odetnę też. Jak wszystko, to wszystko. Tutaj uderzymy. Dobra, tu jest wszystko wybite, ok. Dobra, jeszcze tutaj. I to. I. A, tutaj muszę uderzyć. No dobrze. Wszystko spadło. Jak za ciężkie, znowu. Ej, ten mój rumcaś, co się tak, kurczę, tu przeciąża szybko, że ile ja bym nie wziął, to i tak będę przeciążony. Ale teraz mogę... A, nie mogę, czekajcie, bo jeszcze musimy to odciąć przecież. No tak, trochę za szybko chciałem. A, tylko że właśnie, my jeszcze tutaj musimy się dostać. A co to takie wielkie płyty są? O! Dobra, tutaj odetnijmy. Musimy się tam dostać, żeby odciąć tę maszynerię. No co jest? Jak złe narzędzie. Co ty gadasz? Dobra, widzę, że łatwo nie będzie.
I od tej strony tutaj wywalimy im to. Po to, żebyśmy dobrali się do... Aha, to jest za ciężkie. Ej, mistrzuniu, a jeśli... Idź na siłownię, co? Dobra. Teraz mogę to poodcinać elegancko. To. O. Aha, tutaj jednego nie wywaliłem. O, i teraz mamy podejście, no. Zapalmy światło. Okej, okay, i jeszcze od drugiej strony. A, wiecie co? Jakbym wiedział, że to jest w jednym kawałku, to bym się nie bawił. A co tutaj jeszcze? O. Czyżby to przeszkadzało? Naprawdę? Przecież teraz swobodnie można do tego dojść. Chyba, że jeszcze od boku trzyma coś, ale nie. Te ściany? Nie powinny przeszkadzać. Ale usunę, dobrze. No skoro tak, to... O, szafki chyba na dokumenty znaleźliśmy w końcu. Znowu to jest za ciężkie, kurczę. Hop. Zobaczmy. No to byśmy kontrakt zrobili, nie? A nie, to kuchnia jest. To na pewno raczej nie są szafki na dokumenty. Znaczy kuchnia, to bardziej chyba się na statku mesa nazywa, tak? No dawaj, młota. Rozwalimy jeszcze to. O, a to palnikiem trzeba. Okej. No dobrze. Ładnie poszło. Jeszcze tutaj tylko to. I... Też można zabrać. Czy ja teraz mogę już przywołać dźwig? Mogę. Tutaj całą tę konstrukcję można odciąć i też ogarnąć. No dawaj no. Co się tu znowu zadziało? No? Patrz, no nie mogę tego. Dobra. Zbieramy to. Musisz rozwalić te części? O. Jak rozwalić? Dlaczego rozwalić? Naciśnij, aby rozwalić. A prawy przycisk myszy, no to przecież. Kurczę, no. Dziwne. Bardzo. Nie jestem w stanie tego zabrać. Nie wiem, o co chodzi. Coś... No, gra zawiera błędy, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. No bo niby jest na zielono, tam widać tę zieloną wódkę, jakby to można było podnieść, ale jednak nie można podnieść, więc... Nie wiem, o co się tam rozchodzi. Okej. Myślałem, że będzie tutaj złoto, ale jednak nie. Trudno. Aha, teraz to już nawet drzwi nie jestem w stanie rozwalić, tak? O kurczę. No dobra, proszę państwa, prawdopodobnie będę musiał zrobić restart gry, bo za dużo tutaj błędów jest i nie wiadomo, z czego to wynika. Bo to powinniśmy już móc zabrać, a nie możemy. Więc nie mam bladego pojęcia, dlaczego. Tak czy inaczej, i tak sporo żeśmy zrobili. Myślałem, że dobierzemy się do tych materiałów radioaktywnych, ale nie. Myślałem również, że zdobędziemy może szafkę na dokumenty, ale też nie. No i co ja jeszcze mogę tutaj zrobić? No, spróbujmy tutaj to rozwalić. Zobaczymy, czy tam jest po drugiej stronie jakieś pomieszczenie. No, jak widzę, to na razie ta konstrukcja to tak jakby to była konstrukcja kadłuba. Ale trochę za daleko do kadłuba. No dawaj. Gdzie jeszcze cię trzyma? O! Czyli nie, to jakaś kajuta jest.
Możemy łóżeczka zabrać. Hop. No to pozbierajmy. O, a tutaj mogłem zabrać. Z kibla mogłem zabrać. Ciekawe. Dobra. A, teraz musisz najpierw rozwalić te rzeczy. To czemu się to pali na zielono? Nie wiem, o co chodzi. Pozbieram łóżka. Szafa też się przyda. Czy coś tutaj jeszcze by się znalazło? O, i to rozwaliłem, rzeczywiście to rozwaliłem. A to już jest rozwalone. I nawet na zielono się pali. No nie. Nie pozwolą nam tego zabrać. Zatem tak jak powiedziałem. Ja zrobię restart. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to już w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.